debata ma to do siebie, że odpowiada się na pytania, które no, też promują swój program i myślę, że w tym zakresie jedna i druga z kandydatek odpowiadała w ten sposób, że odpowiadając na pytania przedstawiała też ten swój program. Pani prezes miała konkretny program, który przedstawiała również w odpowiedzi i na końcu też przedstawiła konkretne projekty ustaw, które mamy. Myślę, że tutaj nie było nic nadzwyczajnego, jeśli chodzi o debaty, bo debaty no, to mają to do siebie, że też chce się pokazać to, co mamy najlepszego w danym momencie do przekazania wyborcom, a w tym przypadku to były konkretne projekty ustaw, które pani prezes Beata Szydło przedstawiła w debacie i później jeszcze po debacie na konferencji prasowej. Jeżeli Gazeta Wyborcza mówi, że był remis ze skazaniem na Beatę Szydło, to jest dobrze dla nas. Jesteśmy z sąsiadami, jeśli chodzi o okręg, znam panią Beatę Szydło bardzo dobrze i mogę powiedzieć, że to jest osoba z dużą charyzmą i opowieści, że będzie gdzieś tam sterowana, jest absolutnie nieprawdziwe i myślę, że to udowadnia na co dzień, czy to w kampanii wyborczej, a wcześniej w kampanii prezydenta Andrzeja Dudy.